Tak więc jakiś czas temu otrzymaliśmy pierwsze informacje odnośnie powstającego pełnego, pełnometrażowego filmu Backrooms, który być może pojawi się już wkrótce. Co ciekawe, reżyserem filmu będzie Ken Pixels, który rozpoczął zresztą nowe RG The Oldest View, które jest całkiem ciekawe i dzisiaj się przyjrzymy, a myślę, że naprawdę jest o czym mówić, ponieważ jest to dość niespodziewane. Także hej, cześć wszystkim z tej strony Mondary, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, zostawcie jeszcze suma na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Jesteśmy naprawdę mega, mega blisko 300 tysięcy widzów, więc wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tam serdecznie zapraszam, bo już wkrótce naprawdę fajne rzeczy będą się pojawiać, ale nie chcę spoilerować. A tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc na początek polećmy sobie z tematem filmu Backrooms, który umknął mi parę miesięcy temu, ale jestem zobligowany wam go pokazać ze względu na moją długą serię z Backroomsów. Ale zacznijmy może od tego, w jak słabym stanie obecnie znajdują się Backroomsy, przynajmniej porównując do tego gigantycznego hype'u, jaki miejsce miał rok temu. To jest spory spadek, już za chwilę wam to pokażę. Także zacznijmy może od tego, iż zdaje się, jakby Ken Pixels odszedł od Backroomsów, czyli od jego póki co najpopularniejszej serii, jaką kiedykolwiek stworzył. Wcześniej co prawda robił także inne materiały, chociażby te w tematyce Attack on Titan, ale to właśnie Backroomsy zdecydowanie były jego największym sukcesem i od lutego zeszłego roku do okolic czerwca-lipca cieszyły się zdecydowanie największą popularnością kiedykolwiek, a później bardzo mocno ta popularność poszybowała w dół i teraz niewielu w ogóle o Backroomsach gada. Ogólnie ten cały upadek Backroomsów, o ile można tego określić, jest dość fascynujący. No naprawdę mówię, na przestrzeni ostatniego roku w kwestii Backroomsów pozmieniało się naprawdę mega wiele i one straciły ten swój pierwotny urok, jaki miały. A poza tym mam takie ciche wrażenie, że ludziom też jakoś ten temat się przejadł. Oczywiście nie wszystkim, ale w większości. W każdym razie nie chcę tego mówić, ale Backroomsy to być może już przeszłość, ale oby nie, oby się jeszcze odrodziły w jakiś ciekawy sposób. Może nawet ja coś z tym pokminię, bo mam parę pomysłów. Nie, no żartowałem, tak naprawdę żadnego upadku Backroomsów nie ma, bo chyba dostaniemy największą Backroomsową rzecz, o jakiej moglibyśmy w ogóle mówić, bo wyjdzie film Backrooms od studio A24, a Ken Pixels będzie reżyserem, więc nic dziwnego, że odszedł od YouTube'owej serii Backroomsów na rzecz większego filmu i stworzony jednocześnie czegoś swojego. Czegoś egzotycznego. Jednakże jeszcze nim przejdziemy do nowego RG, szybciutko o filmie Backrooms, bo pewnie to będzie was ciekawić trochę bardziej. Póki co nie mamy jeszcze jakoś mega wiele informacji, wiemy tylko tyle, że film będzie nagrywany latem tego roku. To wcale nie dlatego, że Kane ma 17 lat i chodzi do szkoły. Wiadomo również, że scenariusz napisze Roberto Patino. Tak, też nie wiem kto to jest. No i jak dobrze pójdzie, może za rok już będziemy po filmie Backrooms. I to było mega super i w ogóle dziwię się, że póki co jeszcze nikt o tym nie powiedział. A ja dowiedziałem się o tym niedawno. Ten temat w ogóle jakoś bez echa przyszedł przez ten internet. Nie odbił się jakimkolwiek rozgłosem, co jest w sumie dość dziwne. Ale cóż, pożyjemy, zobaczymy jak tam to będzie wyglądać. No i tak, z jednej strony fajnie, bo powstaje film z Backroomsów, co będzie naprawdę świetne i pewnie ten hype wzrośnie, ale z drugiej strony słabo, bo teraz tego hype'u praktycznie nie ma, ale kiedy już film z Backroomsów zapowiedzą, albo wejdzie już do kin, to myślę, że ten hype będzie naprawdę gigantyczny, co będzie super. A skoro już o Ken Pixels mowa, to rozpoczął on nowe ARG, The Oldest View, i teraz się mu przyjrzymy. Najstarszy widok odnowienia. Tak więc zacznijmy właśnie od pierwszego odcinka i zobaczmy, co tam Ken Pixels ma nam nowego do zaoferowania. Wszystko rozpoczyna się w bardzo ciekawy sposób od ujęcia przedstawiającego trawę i kwiatka po środku, a po chwili na miejscu w kadrze pojawia się mężczyzna ubrany w garnitur. Tylko że to, co jest szczególne, to fakt, że jest czarno-biały, zupełnie inny od całej reszty. Jest kompletnie wyprany z kolorów, w odróżnieniu od wszystkiego, co go otacza. Mężczyzna zrywa kwiatek, a w tle słychać grzmoty. Nadchodzi burza. Mężczyzna siada na leżącym drzewie i wyjmuje notatnik. Następnie kamera oddala się, a wszystko, co otacza bohatera, staje się jakieś mroczne, nieprzyjemne, nieprzyjazne. Następnie utrzymujemy szybką sekwencję, gdzie widzimy, jak pewna osoba tworzy maskę z tektury. Swoją drogą, bardzo ładną maskę. Thank you.
No i w tym momencie film dobiega końca. Tak, to było na tyle, on trwał 4 minuty i nie dowiedzieliśmy się z niego praktycznie nic. Poza tym, że mamy człowieka wypranego z kolorów, z barw, cokolwiek to może oznaczać. Swoją drogą, mężczyzna ten jest grany przez Dustina Vogta i to już jest całkiem spore nazwisko w branży, więc wow, że pojawił się w takim miejscu. W każdym razie rzućmy jeszcze okiem na ostatni i już trochę dłuższy film z tej serii, czyli Pod ziemią. Wszystko zaczyna się w bardzo podobny sposób, ujęciem na naturę, na... liście, drzewa. Następnie to ujęcie dobiega końca i wszystko przenosi się w zupełnie inne miejsce. I następnie akcję obserwujemy z kamerki samochodowej. Wiemy, że ktoś gdzieś jedzie. Następnie poznajemy tę osobę i kręci ona vloga z lasu i chce nam pokazać coś ciekawego. In pretty far into private property. Not gonna get into that, not gonna worry about it, but generally trespassing, not good. don't trespass. I'll probably be fine, but don't trespass unless you found a really cool secret tunnel in the woods. I następnie robi to. Podchodzi do swoistej dziury w ziemi, która prowadzi do backroomsów, które nawet nie są backroomsami. Backrooms to nawet nie są one. Zatem bohater robi najlepszą rzecz, jaką mógłby właściwie zrobić, czyli schodzi tymi schodami w dół. Anyone's gonna be around here. I don't hear anyone, but the lights are on and I have no clue what I'm stepping into. A kiedy już zejdzie w dół, widzi kolejne schody. I kolejne, i kolejne. To się nie skończy dobrze. Już o tym wiem. Później robi się coraz ciemniej, ciemniej, aż w końcu bohater schodzi na sam dół. A przed nim stoją drzwi, które prowadzą do bardzo ciasnego, starego, klaustrofobicznego i zaniedbanego pokoju. Deflect that much water, so... what the fuck I'm talking about. I will say it is starting to get pretty cold down here, though. What is that? I think... is that a door? W nim znajdują się kraty, które są lekko podniesione i prowadzą dalej. I prowadzą do z reguły całkiem dobrze zachowanego pomieszczenia, które z kolei prowadzi do kolejnego labiryntu pomieszczeń.
No i w tym momencie to dobiega końca. I czy mamy tutaj cokolwiek analizować? No myślę, że nie, bo do końca nie ma czego. Ale w każdym razie The Oldest View po drugim odcinku wygląda naprawdę mega spoko. Mamy do czynienia z jakąś tajemniczą lokacją znajdującą się głęboko pod ziemią, do której prowadzą schody. Bardzo długie schody. Bardzo, bardzo długie schody. Która nie wiadomo czym jest, nie wiadomo skąd się tam wzięła, wiadomo tylko tyle, że jest niepokojąca, straszna i nie powinniśmy tam wchodzić, albo ten ziomek nie powinien tam wchodzić, wiecie. A tak ogólnie to w sumie nie jest coś, czego bym się jakoś nie spodziewał, nie jest to coś nowego ani nic. Zasadniczo po prostu film ze schodzenia po schodach, tylko fajnie wykonany, z fajnym klimatem. No ja jestem ciekaw, jak to będzie dalej wyglądać, czy jest to lepsze od Backroomsów. Z jednej strony nie, bo tamta seria wydaje mi się być bardziej interesująca oraz ogólnie póki co ciekawsza, lepsze jest to wykonanie moim zdaniem. Tutaj z kolei jest to bardziej artystyczne, ładniejsze, plus nie ma tutaj tych wszystkich korporacji, niekorporacji, asynków. To był zasadniczo wątek, który całkiem mocno męczył mnie w serii z Backroomsów od Kane'a, a brakowało mi właśnie eksploracji po prostu niepokojącej lokacji. No i okej, w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Zostawcie suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, jak materiał wam się spodobał. Dobijemy 300 tysięcy widzów, jesteśmy naprawdę mega blisko, super byłoby to dobić. Podnijcie się na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie. Fajne rzeczy tam będą się pojawiać już niedługo, ale nie chcę wam za bardzo spoilerować. A tymczasem trzymajcie się do kolejnych odcinków, mówi do was Mondar. Miłego dziękuję wszystkim, życzę, siemanko, cześć.